To była czwarta edycja i tym razem do rywalizacji stanęły również dzieci. Za nami zawody breaking pod nazwą Who is the Killer, w których wzięli udział zarówno b-boye, jak i b-girls z całej Polski. W tej formie tanecznej sztuki trzeba się nieźle nagimnastykować, bo breaking to swoiste połączenie muzyki i sportu. A w minioną sobotę można było zobaczyć to na żywo w wykonaniu uczestników turnieju Who is the Killer. Głównie tutaj chodzi o muzykalność, o zaakcentowanie różnymi elementami do muzyki, zatańczenie jak najlepiej. Oczywiście on się składa z trudnych ewolucji, ale przede wszystkim najważniejsze jest taniec. Sędziowie oceniają kreatywność, muzykalność i trudność elementów. Czwarta edycja, która jak zawsze rozpoczęła się od rozgrzewki i treningu, to dwie kategorie wiekowe, bo tym razem do rywalizacji dopuszczono także tych najmłodszych miłośników breaka. Podzieliliśmy to, że do 12 roku życia będą dzieciaki, nie? Bo teraz poziom się tych dzieciaków tak podniósł, że 14-latki, 15-latki robią tak niemożliwe rzeczy, że byłoby trochę głupio, żeby 14-15-latek rywalizował z 8-latkiem. I najmłodszy uczestnik dzisiaj, albo w ogóle w historii? 6-latka dzisiaj startuje. Dlaczego wybrałeś akurat ten taniec? No bo jak byłem młodszy, to właśnie patrzałem, rodzice mi pokazywali bardzo, że oni też to lubią. Mój tata tam coś tam strenował z dwa i powiedział, że mu się to spodobało, ale już później nie mógł, to powiedział, że mi to załatwi, że no, ogólnie. Powiedz mi, takie zawody jak te dzisiejsze, to jak to wygląda, jeżeli chodzi o twoje doświadczenie? Moje doświadczenie to jest mój już drugie zawody. Drugie, bo tak to były na Bokaza w Gliwicach i już na końcowej i już. Masz jakiegoś swojego ulubionego b-boya? Na chwilę obecną jeszcze nie. Żadnych idoli? Wszyscy mi się podobają. Oczywiście na parkiecie nie brakowało też dziewcząt, które jak się okazuje nie stronią od tego typu łamania ciała w rytm muzyki. Powiem pani, że tak patrząc pod pryzmatem naszej grupy, to dziewczyn jest więcej. Grupy waszej, czyli? Extreme Team Mysłowice i Lędziny. Aha. Więcej dziewcząt trenuje? No jakby to wszystko zliczyć, to tak. No, ale to chyba nie jest taki bardzo kobiecy taniec. No nie, powiem pani, że przez jakiś czas sama myślałam, że to jest męski taniec. Więc tak, można powiedzieć, że niby męski, ale dziewczyny też lubią tańczyć. A dlaczego wybrałaś akurat ten taniec? Bo od zawsze lubiłam używać siły, a tutaj jednak dość trochę tej siły trzeba użyć. Na zawody do Raciborskiego Centrum Kultury zawodnicy przyjechali głównie ze Śląska, ale nie brakowało też b-boyów spoza województwa, a nawet spoza kraju. A zasada była prosta. Każdy biorący w wydarzeniu tancerz wrzucał do słoika 15 zł, a widzowie po 10. Na koniec zwycięzca zgarniał wszystko. Dzisiejszego wieczora jest tak, kit contest, 1 na 1, dzieciaki będą wybierali najpierw z eliminacji, a potem sędziowie wybiorą ósemkę najlepszych dzieciaków i system pucharowy, przegrany odpada, dorośli od razu jedziemy z systemem pucharowym, czyli przegrany odpada, zwycięzca przychodzi do następnej rundy, a oprócz tego mamy jeszcze jednorękiego bandytę, czyli taki pokazowy contest, że tańczymy na jednej ręce i do wygrania są tatuaże ufundowane przez Sailor Tattoo. Sobotni turniej był również okazją do świętowania 12 urodzin ekipy Beat Killers, czyli grupy pasjonatów, dzięki którym już od właściwie 6 lat możemy w Raciborzu oglądać te niezwykłe figury i akrobacje.